Ukradli nam mieszkanie. Co? No tak, musisz wrócić. Oh, this new crazy mother. Dajcie mi kanał Fanka. To, co dzisiaj przygotowałam, to coś niewiarygodnego. Przygotowałam pranka dla Czarka i tak się mega stresuję, czy to wyjdzie. Ale też boję się reakcji Czarka, bo ten prank jest naprawdę, no, niebezpieczny. Ale co, chcę wam przede wszystkim podziękować za to, jak lecą suby na tym kanale. Dlatego jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to teraz klikając ten oto czerwony przycisk na dole. A już zapraszam cię do obejrzenia tego odcinka. Zobacz, co tutaj się działo. Jestem już w naszym mieszkaniu i to tutaj będzie odgrywała się cała wkrętka. Mam nadzieję, że będziecie się bawić równie dobrze jak ja, bo dzisiaj po raz kolejny będę mogła się wykazać moimi jakże wspaniałymi zdolnościami aktorskimi. A tak naprawdę to bardzo się cieszę, bo pod ostatnim prankiem, gdzie wkręcałam Czarkę, że rozbiłam mu auto, pisaliście, że super sobie poradziłam, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie tak samo i uda mi się go wkręcić. A już wam mówię, jak będzie wyglądała cała akcja. A mianowicie, Czarek jest teraz u Adiego. Niedawno rozmawiałam z nim, powiedział, że jeszcze będzie chwilę tam u niego, także mam nadzieję, że tutaj ze wszystkim się wyrobię, bo chcę go wkręcić, że złodzieje wkradli się do naszego mieszkania i ukradli nam nasz cały drogocenny sprzęt. Mama mia, bo jak to youtuberzy, mamy tutaj no wiele wartościowego sprzętu, chociażby kamery, drona, MacBooka i to wszystko postaram się gdzieś ukryć, żeby on się wkręcił, że już tego nie mamy. Ale, no właśnie, tak spoglądam cały czas w tę stronę, bo największa akcja będzie z tym telewizorem. Mam nadzieję, że w ogóle uda mi się go zdjąć. Będę tutaj działała z nim. I mam nadzieję, że jak on wejdzie i zobaczy, że nawet telewizora nie ma, to po prostu jego reakcja będzie jakaś kosmiczna. Także trzymajcie kciuki, a ja zabieram się do roboty. Dobra, jestem w sypialni, już tutaj zebrałam trochę sprzętu i schowam go w szafie, po czym przykryję go ubraniami, także mam nadzieję, że on w ogóle w pierwszej chwili to nawet tutaj nie zajrzy, czy ten sprzęt jest tutaj do działania. Nie wiem, ile w stanie taki złodziej byłby zabrać tego sprzętu, dlatego tylko taki, który zawsze gdzieś tam trzymamy jakoś na miejscu, schowam. Czyli na przykład gimbala, tutaj MacBooka i co, jeszcze mamy tutaj na wierzchu drona, także lecę po niego. Dobra, o, teraz wam tutaj pokażę, wezmę statyw. Nie wiem, to będzie mega przypołowo wyglądało. Mam nadzieję, że on i tak w ogóle nie zajrzy do tej szafy, także zobaczcie. Przypołowo to zrobiłam na maksa. Ale dobra, mam nadzieję, że i tak on w ogóle tam nie zajrzy. A teraz idę zdejmować telewizor. Słuchajcie, niestety jestem załamana, ale ta sytuacja z telewizorem mnie przerosła, bo niestety jest on dla mnie za ciężki. Ale nie martwcie się, bo już sobie poradziłam z problemem. Zadzwoniłam do mojego sąsiada i będziemy działać razem. Także lecę po niego i zdejmujemy ten telewizor. Ta-dam! Już sobie tutaj poradziliśmy. Bardzo dziękuję mojemu sąsiadowi. Nie chciał być nagrywany, bo się wstydził, ale bardzo mu serdecznie dziękuję, bo misja wykonana i wygląda to po prostu, no, brak słów. Ale no właśnie, jeszcze pootwierałam szafki, jeszcze więcej muszę ich... Chcę wam w ogóle opowiedzieć, skąd się wziął pomysł na tę całą wkrętkę. Niestety, ale w Warszawie zdarzają się takie akcje, że osoby, no po prostu złodzieje, chodzą po klatkach i sprawdzają, czy są otwarte drzwi. Jeśli tak, i jeśli widzą, że ktoś jest w mieszkaniu, mówią, że po prostu się pomylili. Jeśli nie ma naturalnie kogoś w mieszkaniu, wchodzą i okradają je. Także jest to sytuacja tragiczna i mam nadzieję, że dla Czarka będzie to realna sytuacja, bo nawet ostatnio zdarzyła się taka sytuacja na naszym osiedlu,
Także tutaj będzie jeszcze bardziej podkręcona ta cała atmosfera. Więc teraz dzwonię do Czarka, mówię mu, że wróciłam do domu i drzwi były otwarte. Ale naturalnie weszłam, bo myślałam, że po prostu on już jest w mieszkaniu. I kiedy zobaczyłam, że wszystkie szafki są pootwierane, że nie ma naszego sprzętu, nie ma telewizora, byłam przerażona, uświadomiłam sobie, że to ja zapomniałam zamknąć tych drzwi i od razu poleciałam na ochronę, zadzwoniłam już po policję i proszę go, żeby jak najszybciej wrócił. Słuchajcie, teraz najbardziej ekscytujący moment. Dzwonię do Czarka i zobaczymy, jak on zareaguje na to. Czarek, proszę cię, wracaj szybko do mieszkania. Ale po co? Coś się stało? Tak, musisz wrócić szybko do mieszkania, wracaj. Co się stało? Powiedz mi, o co chodzi. No jejku, powiem ci, jak będziesz na miejscu, no wracaj po prostu szybko. No słuchaj, no okradli nam mieszkanie. Co? No tak, musisz wrócić, ale już byłam na ochronie, już wezwali policję, tylko wracaj szybko do mieszkania. Zamknij się w domu, zaraz będę. No już jestem w ochroniarzem, już... Tylko wracaj szybko po prostu. No, wychodzę. Dobra. Boże, cześć. No to pa. Jejku, mam nadzieję, że się przestraszył i szybko po prostu tutaj wróci. Jejku, no mega. Także ja teraz muszę tutaj ustawić kamerę, żeby on nie widział, jak wejdzie. I wejdzie. Ojejku, dzwoni. Czekaj, wejdzie. No. No ja wiem, Czarek, no ja wiem, no zapomniałam zamknąć tych kluczy po prostu, no. Jezu, a co, powiedz mi, co zabrali, no. No słuchaj, cały sprzęt, telewizor, no po prostu ja nie wiem, ich musiało być kilka, no bo przecież taki telewizor ciężki, no to nie udźwignąłby jeden, słuchaj, wszystkie szafki są pootwierane, ja tu nie mogę nic dotykać, bo zaraz będzie policja. Co ten ochroniarz mówi, no przecież to... No nic, no No ja wiem, oni powiedzieli, że już tam ogarniają w ogóle wszystkie kamery, żeby zobaczyć, jak to było i że postarają się ich zidentyfikować. No. Dobra, zamknijcie się w domu, żeby przypadkiem nikt nie wszedł. Ja już idę. Dobra, no to czekam na ciebie. No, dobra, no to pa. Właśnie on mi mówił dokładnie o tej sytuacji, także on się na bank w to wkręcił, po prostu wiem to. Dobra, szybko ustawiam kamerę, bo zaraz tu będzie. Jejku, mega się stresuję, bo Czarek dosłownie będzie za sekundę. W zasadzie to jest mi go szkoda, bo po prostu drugi tak okropnie, bo taki okrutny sposób go wkręcam. Ale no nic, prank to jest prank. Tutaj mamy drugą kropkę, tylko szybko już nie ruszam, bo... Nie będzie widać, właśnie Czarek wejdzie. No i pozostało czekać tylko na Czarka. Jezu, no drzwi są cały czas otwarte, Anka! Również dopiero wyszedł. Boże, co to się stało? Nie ruszaj nic, zaraz ma być policja, ma już wszystko spisać. No zostawi cię tutaj samą. Nie, no policja ma już przyjść, rozumiesz? Jezu. Nie siadaj, nie dotykaj, no bo po prostu... Odciski. Co oni z tym zrobią? Gówno, to nawet ubezpieczone nie było. Ja to jest jakieś 30 tysięcy, Anka. O Boże. No dlaczego akurat nas tu musiało spotkać? Przecież zawsze się zamyka drzwi. Boże, Ania. No kurde. O Jezu. No wiesz, jak ja się przestraszyłam. Dopiero co już myślałam, że chwerzą, to myślałam, że ty jesteś w mieszkaniu. Patrzę, po prostu to wszystko jest pozabierane, nie ma tego telewizora, nie ma drona. Ile cię nie było? Gdyby to noc była. Nie wiem, już godziny nie było. Nasza kamera. No. Po prostu sobie pomyślałam o tym, co nie wpadnie, nie wiem, się od razu na tą ochronę. Kurwa, no nie wierzę, to nie wierzę. Nie, no gdzie oni są? Daj ten telefon, kiedy do nich dzwoniłaś? Nie, no nie dzwoni. Daj mi ten telefon. Nie dzwoni! No coś ty. Daj. Nie! Nie dzwoni gdzie. Dlaczego ty się cieszysz?
Anka, to już jest przesada! Ty nawet nie wiesz, ile ja się nar... To już mnie naprawdę nie bawi. Boże święty, no ty nie wiesz, ile naprawdę... A co jakbym zawał dostał? O Jezu, no jak ja mogłam cię nie zauważyć? Gdzie w koszyczku? A tutaj. O shit! Jak ja mogłem... Ale bajer. O Boże. Kolejny prank mi się udał. Ale wiesz co, tak trochę to mi było ciebie szkoda. No nie wiesz, jakie emocje przeżywałem. No. Ale wyobraź sobie teraz, że... Wyobraź sobie, Ania, że teraz naprawdę stała tobie się krzywda jakaś. Albo rzeczywiście... Ale nie, właśnie Czarek, teraz właśnie chciałam tak od razu, bo właśnie mówiłam wszystko na spokojnie i w ogóle. Że już, że byłam na ochronie, że już policjant i tak mówiłam bardzo spokojnie. Nie bój się, nie bój. Mnie by nie udźwignęli. Telewizor udźwignęli, ale mnie by nie udźwignęli. Nie, już tak, chcę wyrzucić z tego mieszkania za tego pranka, ale wy pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, o łapkę w górze i napiszcie serduszko w komentarzu Czarkowi. W nagrodę wejdźcie na mojego Instagrama, Czarek czaruje, a na fanka nie wchodźcie, broń Boże. Odcięcia się, nie bój się. Dobrze. Wejdźcie kanał, dobrze. I tam będzie prank. Dobra, pa!